Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dzisiaj chcę powiedzieć Ci o diecie cud. Możesz się zdziwić, a co ja w ogóle o tym mogę wiedzieć? No, takiej diecie cud, którą Ty masz teraz na myśli, właściwie niewiele, chociaż jakiś czas temu udało mi się schudnąć 26 kg, to jednak o takiej diecie dzisiaj nie będę Ci mówić. Nie czuję się w tym temacie specjalistą, ja po prostu stosowałam się do pewnych zaleceń, zasad, i tak się zadziało. Natomiast ta dieta, o której chcę Ci powiedzieć, ta dieta cud, dotyczy trzech obszarów Twojego życia. Dotyczy Twojego ciała, umysłu i ducha. I w tym odcinku skupię się na tym pierwszym elemencie, czyli Twoim ciele. Ale tak jak już powiedziałam, nie będę tutaj mówić o aspektach diety, o tym, co powinieneś jeść, a czego nie. Chodzi po prostu o dbanie o swoje ciało, o troszczenie się o swoje ciało. Jest to tak naprawdę twój towarzysz, twój sprzymierzeniec też, bo jeżeli dbasz o swoje ciało, to odwdzięcza ci się dużą ilością energii, chęcią do działania, do życia. I ten element ciała powinien być spójny z tymi pozostałymi dwoma obszarami, czyli umysłem i duchem, ale o tym powiem Ci w kolejnych odcinkach. Natomiast chcąc być spójny w tym, co robisz w swoim życiu, to powinieneś właśnie dbać o ten obszar. Czy to aktywnością fizyczną, czy dobrym odżywianiem. Tutaj musisz sam wyczuć, co dla Ciebie jest dobre, po czym dobrze się czujesz, po czym masz energię do działania, energię do wyznaczania celów. Bo jeżeli nie dbasz o swoje ciało, nie dbasz o swój organizm, to przekłada się na Twoją efektywność, na to, czy działasz, czy osiągasz rezultaty, czy nie. Więc w wielu aspektach rozwoju osobistego skupiamy się na tym, na naszym umyśle, na tym, żeby dobrze wyznaczać cele, żeby motywować się działać, ale tak naprawdę tego nie da się zrobić, jeżeli nie będziesz dbać o ten pierwszy element, czyli o swoje ciało, o rozwój swojego ciała, o to, żeby dobrze funkcjonowało. Czy to właśnie aktywność fizyczna, czy pójście do kosmetyczki, do fryzjera. Chodzi o to, żeby samemu dobrze czuć się w swoim ciele, żeby dobrze funkcjonować, bo jeżeli na zewnątrz będziesz czuć się sam dobrze ze sobą, będziesz sam sobie się podobać, to automatycznie będzie Ci się chciało osiągać inne rzeczy i realizować swoje cele, pasje, a tym bardziej będziesz mieć przede wszystkim zdrowie na to, żeby móc te cele osiągać i je realizować. Więc skup się na tym pierwszym elemencie tej diety cud, bo jest to bardzo istotny element i od niego nie tyle powinno się zaczynać, co powinno się go mieć bardzo mocno na uwadze, że to jest ważna część Twojego życia. Nie tylko umysł, nie tylko duch powinien być zadbany przez Ciebie, ale również ciało. No bo jeżeli dbasz o siebie, troszczysz się o siebie, to automatycznie wzrasta też Twoja pewność siebie, a to przy osiąganiu celów jest bardzo ważne. Jeżeli sam sobie się podobasz i lubisz siebie, to też inaczej podchodzisz do tego, jeżeli coś Ci się nie uda, bo troszczysz się o siebie, wiesz, że dbasz o siebie i że czasem może się coś nie udać. Więc niby taki mały element jak dbanie o ciało, ale dużo robi. W dbaniu o swoje ciało powinny też znaleźć się wizyty u lekarza. Nie wiem, jak często Ty to robisz, ale miej to na uwadze. To też jest istotny element dbania o swoje ciało. I te wszystkie elementy, które pozwalają Ci dbać tak naprawdę o swoją energię, o zdrowie, będą pozwalały Ci osiągać cele, rezultaty. A o to chyba przede wszystkim chodzi. Bo jeżeli będziesz się realizował w tych obszarach, które sobie wyznaczasz, to będziesz szczęśliwszy i Twoje życie będzie pełniejsze. Więc zastanów się, jak możesz zacząć dbać o swoje ciało, jeżeli tego jeszcze nie robisz, albo jak możesz jeszcze to ulepszyć, jak możesz jeszcze to poprawić. A jeżeli już wszystko jest na wysokim poziomie, to bardzo Ci gratuluję i w kolejnych odcinkach opowiem Ci, jak tę dietę cud uzupełnić o pozostałe elementy, czyli umysł i ducha. Cześć!